Pierwsze cieplejsze promienie słońca, lazurowe niebo, trele radosne ptaków to powód, żeby wyjść do ogrodu i zaopiekować się naszymi roślinami. Ogród bez trawnika nie funkcjonuje, a po jesieni i zimie widzę, że wymaga specjalnej opieki i troski. Postaram się w sposób należyty, z miłością zaopiekować tym wyjątkowym trawnikiem. Czas na trawę. Bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest zgrabienie tego, co tutaj na trawniku jest niepotrzebne. Proszę zauważyć, ile tego filcu, ile takich już nieaktywnych pozostałości organicznych tutaj się zmieściło. To jest nam niepotrzebne. Wystarczy teraz spojrzeć, że brakuje nam trawy, brakuje nam trawnika, żeby można było to wszystko ładnie sobie uporządkować. Grabienie mam już za sobą. Kolejnym zabiegiem jest spulchnienie, czyli mam tutaj widły, dzięki którym mogę delikatnie nakłuwać powierzchnię gleby razem z tą naszą murawą. To spowoduje, że mamy szansę na to, żeby dotlenić tą strukturę po zimie, taką spilśnioną i dość taką twardą. Widły w zupełności idealnie spełniają swoje zadanie. Mamy tutaj te zabiegi właśnie takie spulchniania, a fachowo areacji, wertykulacji. Wszystko jest już wykonane. Następnie cóż, podłoże. Podłoża oczywiście mamy różne. W tym przypadku warto by było zadbać o odpowiedni odczyn gleby. Stąd też to podłoże ma za zadanie raz, że wzmocnić nam obecną strukturę, a druga rzecz właśnie zainicjować lepszy wzrost trawy, ale i zaraz odpowiednich gatunków dobranych specjalnie nasion. Wybrałem trawy samo zagęszczające się. Co to znaczy? Specjalne gatunki, które są w stanie spowodować, że wszystkie ubytki, ale i także miejsca takie zniszczone, niepotrzebnie tutaj ładnie zostaną zapełnione i dzięki temu ta nasza trawa, murawa będzie na wiele lat soczysta i też zdrowa. Kolejne zadanie, nawożenie. Bardzo ważny zabieg, bez którego trudno wyobrazić sobie prawidłowy, zdrowy trawnik. W tym przypadku jest to przeznaczony do siewu specjalnie taki drobny, granulowany nawóz, dzięki któremu rośliny, a w tym przypadku jeszcze nasiona, mają taką siłę odpowiedniego wzrostu. Możemy z powodzeniem razem, proszę zauważyć, wysiewać ten nawóz, nie bojąc się, że nasiona zostaną spalone, ale także i cała ta powierzchnia przenawożona, ponieważ wartością tego nawozu jest to, że wszystkie składniki makro i mikroelementy są uwalniane stopniowo. Stąd też przez 3 miesiące i 10 dni niemalże mamy tutaj zagwarantowany prawidłowy wzrost. Nawożenie wykonane. Kolejne jeszcze jest przykrycie i nawozu, bo to jest ważne, żeby ten azot nam nie uciekł, ale również i nasion cienką warstwą podłoża. Jaki powód? Przede wszystkim wiatr nie wywieje nam delikatnych nasion, a druga sprawa, i nasi skrzydlaci przyjaciele nie będą również zainteresowani tymi nasionami. Podłoże już mamy. I kolejnym ważnym zabiegiem to jest podlanie. Trudno sobie wyobrazić prawidłowy wzrost roślin bez wody. Woda spowoduje, że wszystkie te substancje mineralne zostaną rozprowadzone, wprowadzone do roztworu glebowego, a nasiona pięknie zaczną pęcznieć i krok po kroku każdego dnia
będą wyglądały coraz lepiej, bo przecież zaraz będą kiełkować i następnie już będziemy mogli cieszyć się przez długie lata gęstym, wyjątkowo atrakcyjnym trawnikiem. Prace pielęgnacyjne, takie jak grabienie, spulchnianie, czyli właśnie te wertykulacje, areacje, mam za sobą. Teraz pora na nawożenie. To bardzo ważny o tej porze roku zabieg. Zabieg, który gwarantuje nam regularny i właściwy wzrost murawy, trawy. Każdy chce mieć piękną trawę, a zatem należy się nią ze troską i z miłością zaopiekować. Nawóz, jaki proponuję, jest nawozem długodziałającym w postaci, co jest tutaj innowacyjne, mikrogranulek. Te mikrogranulki już wszystko mówią, ponieważ nie dość, że mamy tu mnóstwo makro i mikroelementów. Jest i azot, i potas, i fosfor. Są również te istotne dla rozwoju również mikroelementy, powoduje, że wszystkie te mikrogranulki idealnie zostaną przyczepione do powierzchni gleby. Nie ma ryzyka przenawożenia, bo granulat i mikrogranulki, a zatem z powodzeniem idealnie przylegają do powierzchni gleby i nie są zagrożeniem dla zwierząt, jak i dla dzieci. Nawożenie jest tutaj bardzo ważne, wykonujemy to regularnie, też nie przenawożąc, w tym znaczeniu, że tak bardzo intensywnie nie sypiąc. Sypiemy raczej mniejsze dawki, delikatnie, o proszę, słyszę trele ptaków, więc już idealna pora, żeby zaopiekować się trawnikiem. Kolejnym ważnym zabiegiem jest podlanie. Trudno mówić o tym, woda jest tutaj podstawą, a zatem dzięki temu, że podlejemy, wszystkie mikrogranulki idealnie zostaną związane z naszą glebą, a trawa dostanie energii. My tej energii na wiosnę również potrzebujemy, a zatem przecież nie bądźmy tacy samolubni i również zaopiekujmy się trawą, bo przecież trawa ma być mocna, silna i na cały sezon być po prostu piękną i zieloną. Poszukując w pamięci, znalazłem dość ciekawą opowieść o trawie Leszka Wójtowicza. Pośród wszystkich roślin, co zdobią nasz szalony galop, jedna zwłaszcza mnie wzrusza wciąż słońca ciekawa. Nie jest to smukła róża, ni potężny dąb, ale trawa, zielona trawa.